Podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki. Podstawy programowania tokarek CNC. Prędkość skrawania i posuw podawane są w tablicach sporządzonych przez producentów narzędzi. Na przykład jeśli materiałem obrabianym jest miedź, a materiał ostrza narzędzi to H20S, wówczas posuw jest w przedziale od 0,4 do 12 mm na obrót, a prędkość skrawania to między 140 a 260 m na minutę. Jeśli nie posiadamy informacji na temat prędkości obrotowej, wówczas możemy skorzystać z tej zależności. Przyjmijmy sobie jakieś wartości, np. D równa się 40 mm i V równa się 200 mm na minutę. Wstawiamy to do wzoru i wychodzi nam coś takiego. I ostatecznie dostajemy wynik, który zaokrąglamy do 1600 obrotów na minutę. Jeśli znamy geometrię ostrza noża oraz wiemy, jaką chropowatość ma mieć obrobiona powierzchnia, wystarczy skorzystać z tej zależności. Wystarczy proste przekształcenie, żeby uzyskać wzór na posuw. Przykładowe wartości promienia zaokrąglenia ostrza dla wybranych narzędzi tokarskich. Dla noża kątowego lub wytaczaka do obróbki zgrubnej R równa się 0,8 mm. Dla noża kątowego lub wytoczaka do obróbki średniodokładnej R równa się 0,4 mm. Dla noża kątowego lub wytaczaka do obróbki wykańczającej R równa się 0,2. Dla przecinaka R równa się 0,1. Dla przecinaka R równa się 0,1 do 0,2 mm. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wideokastach.